Gromadzimy się dziś w 70. rocznicę wyzwolenia Krotoszyna spod tablicą upamiętniającą poległych w styczniu 1945 roku mieszkańców naszego miasta. W imieniu właścicieli spółki Cer Medic oraz burmistrza, właścicieli państwa Barbary i Wojciecha Łapuć, serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Gromadzimy się przed tą tablicą i przed tym miejscem, które powstało tutaj z ogromnej potrzeby serca pracowników naszego zakładu. W sytuacji chwili, gdy dostaliśmy informację o tym, że parę lat temu tablica, wcześniej ufundowana przez pracowników Cerabudu, uległa zniszczeniu. Pracownicy Zakładu Opieki Medycznej Cer Medic wystąpili do nas z gorącą prośbą, aby upamiętnić całe wydarzenie, które miało tu miejsce 70 lat temu, w styczniu 1945 roku. Postanowiliśmy wykonać pracę, aby miejsce to zostało godnie stworzone. W tym momencie chcę bardzo podziękować przede wszystkim pani Małgosi Choryzie, która się mocno zaangażowała w całość prac nad odtworzeniem tablicy, nad stworzeniem opisu całej historii tego wydarzenia i nadaniem kształtu tego miejsca. Tutaj również chciałbym bardzo podziękować panu Markowi Wieczorkowi i pracownikom jego zakładu kamieniarskiego za pomoc w wykonaniu tablicy, ale jednocześnie za dużo życzliwych rad nad tym, w jaki sposób ma to wyglądać i jaki kształt cały postument może uzyskać. Również bardzo chciałbym podziękować w tym miejscu panu Jarkowi Grabarkowi i jego firmie budowlanej, którzy wykonali odbudowę tego fragmentu muru, na którym stoi tablica. Proszę państwa, uważam, że musimy pamiętać o naszej historii, o naszej tożsamości, o tym, że ziemia, na której mieszkamy, jest naszą ziemią, naszą żywicielką i musimy dbać o pamięć w stosunku do tych wszystkich, którzy byli przed nami, którzy walczyli o to, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju, mówić swobodnie po polsku i być gospodarzami na swojej ziemi i u siebie. Sądzę, że jest to przesłanie dedykowane nie tylko dla nas, ale i dla tych wszystkich, którzy przyjdą po nas. Myślę, że dobrze by było, abyśmy potrafili spojrzeć na to, co zrobili chociażby ci młodzi chłopcy, którzy mieli naście lat, 20, 20 parę i nie wahali się oddać swojego młodego życia, abyśmy my mogli żyć u siebie w swoim wolnym kraju. To przesłanie dla nas jest i dla następnych pokoleń najistotniejsze. Myślę, że teraz żyjąc, wydaje nam się, w lepszych warunkach, w bezpieczniejszym kraju, możemy przynajmniej nasz dług w stosunku do nich spłacić pamięcią,
ale i ciężką pracą, abyśmy żyli w pokoju i w dobrobycie. Dziękuję. Odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej poległych w walce o wyzwolenie miasta pod okupacji hitlerowskiej, tablicy fundowanej przez właścicieli przychodni Cermedic, chciałbym przypomnieć pokrótce okoliczności związane z wydarzeniami sprzed 70 lat. Dzieci i młodzież w szczególny sposób, waszymi nauczycielami, wychowawcami, za to, że tutaj jesteście, że uczycie się tak na żywo historii. Chciałabym bardzo w moim imieniu i Zakładu Opieki Medycznej wszystkich pracowników, właścicieli podziękować za tak liczne przybycie oraz wszystkich zaproszonych gości. Chciałabym prosić na skromny poczęstunek. Zapraszam serdecznie.